Sponsorem programu jest producent naturalnych przypraw do potraw. Sklep internetowy www.bellabis.pl. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów spożywczych Eurosklep. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witam pięknie do Sobitkowia, witam się z miasta, które jest kolorowe, które jest ciekawe, urokliwe, troszkę przypomina Praga, bo jak się chodzi wąskimi, kolorowymi uliczkami, to tak się zdo. Są my dzisiaj w Bielsku Białej, Jodzi się tu byda też ważą, zrobię eno małe zakupy, a potem chytamy się roboty. Dzień dobry. Dzień dobry panu. O, widzę piękne mięsko, żebereczka. Kilo mi pani do, takich wysokich. Takie mogłyby eleganckie, być? Jasne, ładujemy. Troszkę więcej? No, niech będzie, zjemy. Żeberka to jest to, słuchajcie, to co ja lubię. I jeszcze mi pani do 40 deka boczku wędzonego. Dobrze. Dziękuję. No, super wygląda. Bardzo ładny. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, do widzenia. I da dalej. Do widzenia. No i jeszcze miód, bo jak żeberka, to oczywiście miodowe żeberka. Bez toż koniecznie trzeba dać miód. A chlebek cudownie wonio, chociaż dzisiaj nie będę go brał, bo będziemy chlebiec. Jak chleb, to oczywiście muszę mąkę jeszcze wziąć, tu kaś były. A wezmę tako, mamy. No, jeszcze troszkę tej kapusty. Myślę, że tela by da miał dość. No i jeszcze troszkę cebulę, bo dzisiaj zupa cebulowa. No, myślę, że mi styknie. Mam wszystko i da ważyć. No i przyjechał Żak do miejsca, które dobrze znacie, bo dokładnie do karczmy Rogatej, a przypominam, że dzisiaj ważymy z szlakiem kulinarnym Śląskie Smaki Śląskiej Organizacji Turystycznej. Co mogę powiedzieć o karczmie Rogatej? Jest tu przepyszne jedzenie i dzisiaj też tak będzie. No i kochani, są my w ogrodzie karczmy Rogatej, a ze mną szef kuchni, którego dobrze znacie, pan Tomek Nycz, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Tomku, no tu wszystko mocie, piec chlebowy, blacha węglowo, co tu jeszcze mocie, wędzak też. Wszystko też jest, mamy. A dzisiaj na początek chlebek własnej produkcji, nie? Tak, chleb własnej produkcji, chlebek Rogaty, nasz chlebek swój. Ale są on taki rogaty, że co, że tam coś mu się... No nie, akurat nasza nazwa. Okej, okay. Co do tego chleba potrzebujemy? Widzę, że tu jest jakiś słonecznik. Mamy tak, słonecznik, mąka pszenna razowa, płatki owsiane i otręby pszenne. Tu jest, widzę, że zaczyn na ciastek tak zwany, z poprzedniego razu, tak, ja? Tutaj mamy zaczyn z poprzedniego chlebka, który żeśmy piekli. Czy jeszcze jakąś mąka oprócz tego, co tu jest? Mąka pszenna, zwykła mąka pszenna. Dobra. I drożdże. I drożdże. Drożdże widzę nie za dużo. Pół kostki drożdży na kilogram mąki. Panie Tomku, a w jakich proporcjach? Bo jest słonecznik, czyli na kilo mąki pszennej wiele słonecznika. Na kilo mąki pszennej dajemy szklankę słonecznika, pół szklanki mąki razowej, pół szklanki płatków owsianych i pół szklanki otrębów pszennych. Aha, dobra. I to w takich proporcjach, czyli to będzie chlebek tak ziarnisty. Ziarnisty, pełnoziarnisty. Pełnoziarnisty. Dobra, to od czego zaczynamy? Zaczynamy od drożdży i od zaczynu, który nam został... Woda letnia, przygotowana. Tak, przygotowana, żeby nie sparzyć drożdży. Dobra.
Dodawał ten zaczyn. No to jest ciasto z poprzedniego razu. Długo ten zaczyn tak wytrzymuje? Tydzień może stać w lodówce? Tak, może śmialutko, ale w lodówce musi stać. Musi być w lodówce. Musi. Pokruszę te drożdże. Tak, do tego dodaję. Nie da się ich pokruszyć, bo one są... To tak, o. I do tego dodajemy jeszcze łyżkę soli. I cukru żadnego na pożywka nie, nic. Nie. Łycha soli. I co, teraz trzeba ten dobrze rozrobić. Tak. Potem i pierwsze dodajemy wszystkie te składniki, a na końcu mąkę. A na końcu mąkę dosypujemy. Czyli tak, mamy tu otręby. Otręby pszenne. Po mojemu haferflocki, czyli płatki owsiane. Tak, płatki owsiane. To jest pełnoziarnisto, nie? Pszenno. Tak, pszenna, razowa. I słonecznik. I słonecznik. To będzie pyszne. Może jeszcze troszkę tej soli dam, bo tam tak, o, żeby nie było za płonne. No i teraz pomalutku co? Będziemy przesiewać pszenno. Pszenna mąka, cały kilogram do tego. I to jest taki chleb ucierany, czyli nie będziemy go zarobiać, normalnie kulać. Nie. Tylko po prostu się go wyrabia w ten sposób. Dosypiemy. I taki chlebek u was spokojnie idzie kupić, idzie zjeść. Wypiekocie go wiele razy w tydniu? Tak, wypiekamy codziennie. Codziennie? Wypiekamy codziennie. No i co, fajne, nie? Już jest wyrobione. Tak. Mamy tu ciepło, słuchajcie, bo blacha grzeje, to co, przykrywamy ściereczką? Tak, przykrywamy i pozostawiamy do wyrośnięcia. W ciepłe miejsce odkładamy. Super. Tu jest cieplutko. Takie chłodne dni, słuchajcie, idzie sobie tak tu postoć, pogrzeć się. Bardzo fajna sprawa, nie? A w zimie też tu robicie? W zimie też, tak. Czyli obiekt całoroczny. 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 I o to chodzi. Czekamy teraz, aż to porośnie i potem, i co dalej? Będziemy to kulać jakoś, czy... I później to wykładamy do foremek. Do foremek zaś to będzie musiało rosnąć. I znów wyrasta to w foremkach. Jeżeli wyrośnie, to wtedy automatycznie do pizza. No to czekamy. No, ciasto się elegancko poruszało. Pamiętajcie, że ono nie wyrośnie aż tak fez jak prawdziwe ciasto drożdżowe, bo jednak woga robi słonecznik, haferfloki, ale musi się, nie jest jak tu tak człowiek bodnie, to widać, ta struktura jest fajnie poruszana, to co? Dowomy do keksówek. Tak, dowomy do keksówek. To może jo wyda czynić powinności. Się tak fajnie ciągnie. Czyli po pół takiej keksówki. Po pół ja. No i troszkę musimy sobie zostawić, nie? Tak, na następny chlebek. Tak. Teraz to jeszcze naporównamy. No i co, teraz się to zaś musi jeszcze przeruszać. I zostawiamy to jeszcze do powtórnego wyrośnięcia. A to, co mamy tu, to jest tak zwany ten naciastek, czyli na następne pieczyni, do lodóweczki, żeby nie porosło, żeby nie przerosło. To damy sobie teraz u zaś tu, porośnie i teraz będziemy robić zupa kiero. Uwielbiam i chociaż rodem z Francji, to my na Śląsku bardzo, bardzo ją lubimy, czyli będzie to zupa cebulowa. Już się cieszę. To co, dom to tu, nie? Tak, już to rośnie. O tak. Przykryjemy i niech to rośnie. Mieści się, styknie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Nasz chlebek w formach rośnie, a my teraz zrobimy sobie dobrą zupę cebulowo. Mamy cebula, to może co, już by dała się jako cebula, bo tak, a jak czerstwy na grzanki? Czerstwy na grzanki, a ja przygotuję w międzyczasie grzanki. Super. Do zupki cebulowej. Czyli cebula w piórka, w kostkę. W kostkę, w drobną kostkę kroimy. Czyli tak na pół litra bulionu, cztery cebule? Cztery cebule wystarczająco. Bo to jest taka zupa, jaka jest tej cebuli dość dużo, nie? Tak. A skąd w ogóle pomysł na zupę cebulową? Po prostu lubią u nas klienci tą zupkę i specjalnie nawet przychodzą na tą zupkę do nas, do restauracji. I jademy tym światem. Rzucę na patelnię. Może tam, proszę bardzo. Podprażymy.
Aha, pierwsze na sucho patelnia, czyli tak podprażymy, a potem jakiś tłuszcz, ja? Czy... Tak, troszkę masełka. Tak, ja mam dwie cebule, to może już tam... Dobrze rozgrzamy. Bardzo dobrze. Cebulka se wciepniemy. O. Dwie zaraz jeszcze przesieką. Tego masełka na te cztery cebule. Łyżka. O, to także też dół. Idące tu to nakroj. Bo patelnia jest bardzo nagrzoto. I zasieką jeszcze dwie cebule. Ale ostro poszło po oczach. Ale to bez mała zdrowo się tak wypłakać. No bo oprócz zupy cebulowej, to oczywiście na szlaku kulinarnym macie jakie zupy? Na szlaku kulinarnym mamy chłodnik rogaty i krem chrzanowy, czyli krem z chrzanu, u nas się to nazywa krem babuni. No nie pytam się, czy cieszy się powodzeniem, bo na pewno się cieszy. Cieszy się powodzeniem. Krem raczej podajemy porą zimową. Po prostu jest to taka rozgrzewająca zupka. Ona jest bardziej zagęszczana niż tutaj cebulowa. No a chłodnik wiadomo o tej porze idealny. A chłodnik idealny na upały. Na upały. Robiliśmy go w zeszłym roku. Dokładnie. Razem żeśmy go gotowali. Dokładnie, także ten czas tak wartko leci, słuchajcie. Ej, no my się nie starzejemy. Cały czas tak samo jednak. Dobra, teraz już to mogę dać bardziej na środek. Chlebek nam się tu fajnie praży. Cebulę mamy dużo. Proponuję ją troszkę posolić, mam tu sól morską, żeby ona bardziej puściła, nie? Tak, puści, lepiej się przesmaży. Reszta będziemy przyprawiać, jak ona zmięknie, damy tam bulionu, ale jeszcze białe wino, nie? Tak, pierwsze podlewamy dużo białym winem, alkohol odparuje i później zalewamy to bulionem. Nie będzie potem blendowano nie, tak nie. Jak leci. Tak jak super. Leci, zupka cebulna. A to jest najlepsze na świecie, słuchajcie, taki podpieczony czysty chleb, piechota. No cebulę już mamy elegancko, miękko, to co będziemy przyprawiać? Tak, przyprawiamy. I co tu domy? Tymianek, czyli zioła po prostu, tymianek. Super. Tak, dobra. I oregano. I oregano. Troszkę tak. Troszkę oregano. W palcach rozdrobnia. I to wszystko? Tak, i teraz to podlejemy winem. Białe wino wytrawne. Tego wina tu było 200 ml, 250. Tak, 250. I to teraz ono musi odparować. Bulion. I na koniec bulion wlewamy i doprawiamy jeszcze sól. A dogrzanek troszkę masełka. Tak, i dogrzanek troszkę masełka. Słuchajcie, cudownie wonio. I teraz no co? Bulion. Tak, dolewamy mieszany, bulion. Drobiowy. Wołowo-drobiowy. Najlepszy, nie? Najlepszy bulionik. I teraz się to ono musi do kupy połączyć. I co tam jeszcze jest za przyprawa gałka? Na koniec doprawiamy to gałką muszkatułową. Szczypta. Szczypta wystarczy. No i później sól, pieprz do smaku. Wonie przecudownie, niech teraz się to tak jedno połączy i będziemy mogli w końcu jeść. No i już do grzaneczków troszkę masła do mnie. Tak. One nabierą teraz takiego maślanego aromatu. Co, nalewamy? Tak, nalewamy. Zupka. Może jeszcze ostatnie szlify spróbujemy, nie? Nie, Tomku, czy to mamy dobre? Proszę bardzo. Jak ja tego dam szablę w dłoń. Wino elegancko. Troszkę pieprzu i ciutek soli bym tu jeszcze dał, nie? Proszę bardzo. Niam. Jako pyszno. Sól i pieprz. Z tą solą to tak nie będziemy szaleć. Szczypta soli. Myślę, że jest wystarczająco. Piechota. To co? Może pan naleje, a ja się zajmę tymi grzankami, nie? Tak. Grzaneczki mamy. Jeszcze serkiem żółtym. Na grzanki, Tak, na grzanki. Może jakiś tymianek na górę świeżo. Tymianek na górę.
dla zupy. I kochani, takie pyszności możecie zjeść w karczmie rogatej, albo sobie zrobić w domu, jak tam kiedy woli. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Panie Tomku, zupę my zjedli, ale chlebek fajnie porosł, to co? Będziemy piec. Tak, wkładamy go do pieca. O, to trzeba jeszcze wygrzebać teraz, ja? Tak, jeszcze trzeba rozgarnąć teraz ten wypalony żar. Odpowiednio piec nagrzany. No właśnie, 250. Tak nie, na 200, na 200 to jest maksymalna temperatura na taki chlebek. Dobra, to ja już chlebek wyda pod ową, ale wyrósł pięknie. Proszę bardzo. Elegancko. No i co, godzinka? 40 minut. 40 minut to jest wystarczające. I będziemy mogli spróbować pysznego chleba z ziarnami, z haferflokami. Będzie smacznie. Kochani ludkowie, karczma roga to słynie nie jedno z golonka rogatego, ale przede wszystkim z żeberek też z pieca chlebowego, bo to jest blank inszy szmak. Mamy tu eleganckie żeberka, Kierek przywiózł ze sklepu. Mamy kapustę, ale to będzie dodatek, nie? Dodatek, ale żeberka, żeby dodatek były smaczne, trzeba je zamarynować, nie? Tak, wcześniej je marynujemy. W czym? Marynujemy je w cebuli, czosnku, miód i przyprawy. A przyprawy jakie? Papryka, a przyprawy papryka, papryka słodka, pieprz czarny i sól. Super. To może ja już ten czosnek będę ucierać, tak jak to nauczyła mnie moja uma. Tak. Solą. Dużo tego czosnku idzie? Tak, dość sporo. Na kilogram dajemy gdzieś około 50 deko czosnku. Dużo. To mi pasuje. Cebula i czosnek to są moje smaki, słuchajcie. Dużo cebuli, dużo czosnku. No, czosnek mam już bardzo fajnie rozeczyty. To co? No, będziemy teraz do miski dawać. Do miski dajemy marynatkę. On się robi taki aż maźglaty. To wrzucę tą cebulkę. Wiele miodu tu przyjdzie. Miodu dajemy 100 gram na kilo żeberek. 100 gram? 100 gram. No to tak pół tego chyba, nie? To będzie pół, 100 gram. Tak. Dobra, jemy z tego. I jakie przyprawy? Przyprawy, sól, pieprz i papryka słodka. Z tym, że z solą tak będziemy ostrożnie, bo już do tak, czosku, tak, nie? Jest starty z czosnkiem. Sól, pieprz, papryka, czyli tak bardzo, bardzo tradycyjnie. Dokładnie tak, no, na naturalny. A ja pokroję za ten czas żeberka. Super. Papryka. Tak, papryka mam. Teraz jeszcze pieprz, nie? Pieprz. Pieprz czarny. No i co, trzeba będzie to eno wyfyrlać? Nie? Takie kleiste, nie? Kleiste, tak, miód. Ale to później puści sok. A ten miód się nie poli w tym piecu chlebowym? Nie, daje po prostu kolor tym żeberkom. Teraz dorzucimy te żeberka. Przekładać, nie? Tak, tak, tak. No i one tak troszkę muszą poleżeć, nie, w tym? Tak, zostawiamy. Najlepiej jakby zostały na dobę do następnego dnia i na drugi dzień upiec. I teraz się gryzą, a my się widzimy jutro, no bo teraz trzeba czekać 24 godziny. To co, ja już nakładam te żebereczka, oczywiście tak, zamarynowane. Chlebek już też. A ja będę wyciągnął chlebek, bo już. Ale akurat fajny, elegancki. Proszę. Upiek się. Upiek się. Najlepiej poklepać, sprawdzić, nie? Czy jest upieczony, poklepać. Jeżeli jest odgłos taki pusty, jest a upieczony. Jest, słuchajcie, to znaczy, że jest dobrze. I od razu go wykładamy z tych foremek. On musi troszkę odparować. Odparować, nie? Tak, na drugą stronę, proszę. Tak go zostawiam. Super. Do odparowania. A nasze żeberka teraz do tego samego pieca, ja? Tak, do tego samego pieca jest odpowiednio nagrzany i gdzieś do 2 godzin. 2 godzinki. Pieczemy żeberka na takim wolnym ogniu. I będziemy mogli w końcu coś spróbować dobrego, chociaż zupa była przepyszna. Chleb będziemy za chwileczkę jeść, no musi troszkę wytygnąć.
No to co? Wkładamy. Super. Tak. Żeberka w piecu, a my zrobimy dodatki, nie? Tak, dodatki. Mamy kiszoną kapustę, czyli będzie surówka. Surówka z kiszonej kapusty i jako dodatek skrobiowy będą takie ziemniaki staropolskie. One są podsmażone z boczkiem i z cebulką. Dobra, patelnia jest, a to ją może już poczatam marchewka. Tak, a ja będę... Nie? Chociaż jest marchewka już w kapuście, ale troszkę jeszcze do dumy. Dam ten boczek przesmażyć. Ja uwielbiam ten klank, słuchajcie, jak skwierczy. Na razie jedna mam dość. Teraz by tak kroć kapusta. Czy tu też cebula pandowo, czy jedna marchewka? Marchewka i pietruszka. Zielenina. I zieleninka. Polejemy. To jest ten cały smak. Pietruszka zielono? Pietruszka, tak, jak do surówki. A ja w międzyczasie pokroję ziemniaczki do tego boczku podsmażonego. Super, a już się fajnie wyskwarzył, elegancko. Tak. One są wcześniej obgotowane, te ziemniaki. No wiadomo, młody kartofel, nie to. Gotujemy w łupinkach, nazwa staropolskie. No tej pietruszki dość dużo, bo niech ma taki akcent letni. Ziemniaczki kroimy w takie ćwiartki. Takie ćwiartki. Ćwiarteczki, tak. Ja może je dorzucę już od razu do tego przesmażonego boczku. A ja, słuchajcie, teraz przyprawiam. Mogę prosić pieprz, czyli korzeni po mojemu, cukier. Pieprz już proszę. Pieprz. No i wyferlomy to jedno do kupy. Nie dowolmy żadnej oliwy, oleju, bo kapusta ma dość swojego soku. A chcemy, żeby to była taka letnia surówka. No kartofelki są gotowe, niech pan tam zerknie, jak żebereczka. Wydaje mi się, że żebereczka już tam tutaj doszły. O, są. O, ale się fajnie. Rewelacja. No to co, możemy nakładać, a? Możemy nakładać, tak. Z której strony, nie ma znaczenia. Po lewej stronie wystarczy. Ale zawoniało. Wow. I żeberka do tego. Troszkę koperku. Dobrze zdać jeszcze trochę sosiku, który się wytworzył z tej cebulki, z tej marynaty. Ona się tak rozciaprała. Wygląda przecudownie. Smakować będzie nieziemsko, Jerzyk o tym przekonany. No, jak takie dania wszystkie są w karczmie rogaty, to ja się wcale nie dziwię, że macie tu tyle gości. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Pamiętam, ku wygląda to obłędnie. Zaro pokosztuje. Pamiętajcie, że przepisy znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. No przyjeżdżajcie do Bielska, bo piękne miasto, a karczma rogato tak was wito przepysznym jedzeniem. To co? Kosztujemy. Kosztujemy, próbujemy. Jakie miękkie. Ja sobie chyba piec chlebowy w domu zrobię. To jest niemożliwe. Najlepsze właśnie z takiego pieca chlebowego. Miodzio. Pychota. Ten miód się super łączy z tym czoskiem. Tak. Nadaje kolor temu mięsku, jak się skarmelizuje. Błędne. Prawdziwa poezja. Piec chlebowy. To jest rewelacja. Przyjeżdżajcie, kosztujcie. Tak jest. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów spożywczych Eurosklep. Sponsorem programu jest producent naturalnych przypraw do potraw.
Sklep internetowy www.bellabis.pl.